gminy Bakałażewo. W naszym studiu Tomasz Naruszewicz, doktor nauk historycznych. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie wójcie, no piękne święto. 500-lecie istnienia Bakałażewa przed nami. Dokładnie w tym roku tak, przypada? W tym roku obchodzimy 500-letnią rocznicę powstania Bakałażewa, bo 15 lipca 1514 roku król Zygmunt Stary nadał swemu sekretarzowi i marszałkowi ziemię nad Rozpudą, który założył właśnie nasze Bakałażewa. Wielkie świętowanie w ten najbliższy weekend, sobota i niedziela, wszystko rozłożone na 2 dni. No to spróbujmy tak ze szczegółami omówić program uroczystości. Sobota, o której początek? W sobotę 12 lipca na stadionie gminnym za kościołem w Bakałażewie odbędą się zawody pożarnicze powiatowe OSP od godziny 9. I między godziną 9 a 12 będzie rywalizacja strażaków z powiatu suwalskiego. Później będzie wręczenie nagród i występy zespołów ludowych Zajączkowiaki i Bakałaż. Od godziny 13 odbędzie się pokaz koni, zawody końskie, już są przygotowane boksy i wiem, że właściciele koni przyjeżdżają z całego regionu, także zapraszam serdecznie na tę uroczystość. A wieczorem wszyscy dorośli także zaproszeni są na bezpłatną dyskotekę dla mieszkańców gminy w Miami, Bakałażewo. W niedzielę, dzień później w niedzielę uroczystości, no można powiedzieć od samego rana. Tak, niedzielne uroczystości są głównymi. Rozpoczną się o godzinie 8 rano w gminnej bibliotece publicznej w Bakałażewie. Będzie tam konferencja historyczna, którą ja poprowadzę. Dotyczyć ona będzie dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego na dawnym pograniczu polsko-litewsko-pruskim. Bo nasze tereny, tereny Suwalszczyzny przed kilkuset laty znajdowały się w Wielkim Księstwie Litewskim, które to znajdowało się w Rzeczpospolitej. Dlatego wspólne korzenie chcemy omówić i przedstawić. Wystąpi tam na przykład Józef Maroszek, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, mój mistrz, dr Maciej Ambrosiewicz, prezes Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego, profesor dr habilitowany Stanisław Aleksandrowicz, to jest postać wybitna w skali nawet europejskiej, też wybiera się na tę konferencję. Może będzie profesor dr habilitowany Alfredas Bumblauskas z Wilna, także wybitna postać litewskiej nauki. Będzie wicestarosta augustowski Jarosław Szlaszyński. Będzie były wojewoda Jarosław Schabieński. Także zapraszam wszystkie chętne osoby na tę konferencję. Myślę, że ciekawych rzeczy będzie można się dowiedzieć. Znakomici goście. Wszyscy tak od razu przyjęli zaproszenie, gdy usłyszeli o Bakałażewie? Tak. Myślę, że dosyć szybko.